Jego młodszy brat miał kapitalny skok. To 34 metry. Nie tak daleko, ale oj, wypięła się narta. Jakiś błąd przy lądowaniu. No popatrzmy jeszcze raz. Tu wszystko było dobrze, zatem jakiś błąd musiał być przy zejściu do lądowania. Teraz się składa. No, już przy samym odjeździe. Tu mu zakantowała prawa narta. Wypięła się narta. No, było to jednak jeszcze tuż przed końcową linią oznaczającą strefę lądowania i sędziowie musieli odjąć Hautamäkiemu po 7 punktów. Oprócz tego oczywiście odjęli, widzimy to jeszcze raz, no, rzecz jasna ten skok jakichś skutków dla bezpieczeństwa zawodnika nie ma, ale noty 10,5 punktu od każdego z sędziów, od jednego 11 oczywiście już stawiają Hautamäkiego w przegranej sytuacji.